Chociaż tytuł tego filmu zdecydowanie wskazuje na wątki związane z archeologią, to nie dajcie się zwieść, nagle nie wskoczy na ekran dziadek Harrison Ford i nie zacznie uciekać przed złymi ludźmi. Zamiast tego będzie bardzo melancholijnie. Cześć, z tej strony Ola i zapraszam na recenzję nowej produkcji od Netflixa pod tytułem Wykopaliska. I tak jak zaznaczyłam we wstępie, jest to bardzo melancholijny film. Zdecydowanie nie jest to kino przygodowe, ale od razu muszę zaznaczyć, że nie ma w tym nic złego. I to nie jest tak, że mamy tylko piękne obrazki i bardzo dobrze skomponowaną muzykę, która z nimi współgra. Minęłabym się z prawdą, gdybym tak powiedziała, bowiem w filmie Wykopaliska chodzi o coś znacznie więcej. Chodzi o przemijanie i mamy do tego świetnie wykreowanych bohaterów i bardzo dobrze poprowadzoną fabułę. Ale zanim zagłębię się w temat, no to chciałam zaprosić do subskrybowania tego kanału, ponieważ pojawiają się tutaj różne recenzje, właśnie głównie filmów czy też seriali, a od czasu do czasu książek. Film Wykopaliska przenosi nas do 1939 roku, gdy Wielka Brytania jest u progu wojny i lądujemy w Sutton Hoo. I cała produkcja opiera się na faktach. Właściwie wszyscy bohaterowie, prawie wszyscy, którzy się tutaj pojawiają, odznaczyli się na kartach historii albo są przynajmniej wspomnieni. Niektórzy od razu, inni nieco później. I głównym bohaterem tej produkcji jest Basil Brown, w którego rolę wcielił się Ralph Fiennes. I od razu można tutaj dać znać jakości, ponieważ radzi sobie naprawdę świetnie w tej roli i genialnie wczuł się w ten klimat, a towarzyszy mu pani Pretty, czyli w tej roli Carey Mulligan. I między nimi rodzi się nić porozumienia, ponieważ Basil Brown jest archeologiem amatorem. On używa tutaj angielskiego zwrotu excavator, nie normalnie archeolog. I zostaje poproszony przez nią o zbadanie kurhanów, które znajdują się na terenie jej posiadłości. Posiadłości, którą kupiła z mężem, żeby właśnie zbadać te kopce, te kurhany najprawdopodobniej, ale niestety los chciał inaczej i jej mąż umarł nieco wcześniej i dlatego teraz dopiero zebrała się w sobie, żeby kogoś poprosić o pomoc i padło na Basila Browna, bowiem ponoć jest w tym bardzo dobry, chociaż ma trudny charakter. I tak jak już wspomniałam, jest to historia oparta na faktach. Basil Brown i pani Pretty, oni faktycznie istnieli i właściwie te wydarzenia kręcące się wokół Sutton Hoo również miały miejsce. Oczywiście doszło tutaj do skrócenia czasu, bowiem wykopaliska prowadzone przez Basila Browna trwały znacznie dłużej niż w tej produkcji, a także Edith Pretty, czyli Carey Mulligan w tej produkcji, ona była starsza od Basila Browna, natomiast w tej produkcji jest przedstawiona jako młodsza. Normalnie miała jakieś 55 lat, gdy zaczęły się te wykopaliska, ale miała też małego synka, więc to pasuje do tego, co się działo. Właściwie jedyną postacią, która jest totalnie zmyślona i została wprowadzona do tej produkcji, żeby rozwinąć pewne wątki, o których opowiem później, jest Rory Lomax i tutaj chciałam zwrócić uwagę na aktora, który wcielił się w rolę Rory'ego, który pojawił się m.in. w serialu Lovesick, który bardzo polecam, jest to niesamowicie dobra produkcja i byłam mega zaskoczona, że pojawił się w tym filmie i naprawdę się sprawdził i pasuje do tej roli i wczuł się w ten melancholijny klimat. Ten melancholijny klimat, który robi ten film. Dostajemy naprawdę piękny obraz i te zdjęcia albo w pełnym słońcu, albo ledwo po zmroku, albo nawet w nocy są urzekające, są naprawdę niesamowicie zrobione. Dodatkowo, jeżeli chodzi o kwestie techniczne, to nie ma aż tak dużo ostrości na obrazie, więc widzimy, jak na przykład drobinki ziemi unoszą się w powietrzu i błyszczą w słońcu. Jest naprawdę dobrze zrobione i przez to tak fajnie ogląda się ten film, a dodatkowo jeszcze muzyka instrumentalna współgra z wydarzeniami i prowadzi nas przez te wydarzenia. Wydarzenia, które są naprawdę zgrabnie zorganizowane. Mamy do czynienia z historią, której kanwą są wykopaliska, ale to jest jedynie przyczynek do opowiedzenia większej, głębszej historii. Historii o przemijaniu, historii o wartościach uniwersalnych, o życiu, o śmierci, o przyjaźni, o miłości. I dlatego bardzo dobrze, że ci bohaterowie są tak świetnie zarysowani. Nie mamy tu jakiejś pogłębionej analizy psychologicznej, ani Basila Browna, ani Edith Pretty, ani nawet jej synka, ale każdy ma coś do powiedzenia w tej produkcji.
właśnie chciałam zwrócić uwagę na Roberta, czyli synka pani Pretty, który chociaż jest dzieckiem, to on nie jest biernym obserwatorem tych wydarzeń, on faktycznie w nich uczestniczy. On czuje się odpowiedzialny za matkę, on jest mężczyzną w tej rodzinie po tym, jak jego ojciec umarł. Także jego rola jest tutaj naprawdę bardzo ważna i on symbolizuje taką tutaj nadzieję. Nadzieję i radość, szczerą radość z tego, co się dzieje, z tego, że może przebywać z Basilem Brownem, może odkrywać to, co działo się w tych kurhanach i to odkrycie faktycznie zmieniło bieg historii. I tak jak wcześniej wspomniałam, Rory Lomax też odgrywa tutaj bardzo ważną rolę, bo na jego podstawie II wojna światowa staje się tutaj namacalna. Nie jest tylko w obrazach, nie jest tylko w audycjach radiowych, ale faktycznie dotyka jednostkę. Jednostkę, która odgrywa tutaj ważną rolę i na jej podstawie widzimy tę tragedię, tragizm sytuacji i to, że chociaż nie chcemy tego usłyszeć, nie na wszystkie sytuacje mamy wpływ. I o tym chcą nam powiedzieć bohaterowie. Między innymi Basil Brown w swoim filozoficznym monologu, dialogu z Edith Pretty wysuwa teorię, że być może tak naprawdę nie umieramy, biorąc pod uwagę to, co wykopuje, to, co znajduje po ludziach. Także bohaterowie zadają sobie pytanie, co po nas w ogóle zostaje i czy nie powinniśmy się cieszyć chwilą, skoro życie jest takie ulotne. I to widać na przykładzie każdego z bohaterów. Każdy ma coś innego do powiedzenia i podejrzewam, że każdy widz wyciągnie coś innego z tej produkcji. Produkcji, która jest zaskakująco dobra. Mi się ją naprawdę genialnie oglądało. Nie spodziewałam się, że dostanę melancholijny film, który zrobi na mnie aż takie wrażenie, który będzie aż tak dopracowany właściwie pod każdym względem, bo jeżeli miałabym wskazać jakiś słaby punkt, to naprawdę byłoby mi trudno. Może jedynie to, że tak szybko przeskakujemy przez te wykopaliska, ale sama produkcja trwa 2 godziny, więc trudno by było jeszcze to rozciągnąć, więc wydaje mi się, że ostatecznie twórcy podjęli dobrą decyzję, że zdynamizowali tę akcję i dlatego w żadnym razie nie jest tutaj nudno. Oczywiście nie jest to produkcja dla każdego, jeżeli ktoś lubi tylko akcje, kino przygodowe, to pewnie chciałby, żeby na ekranie pojawił się Harrison Ford i bawił się w Indiana Jonesa. Tutaj czegoś takiego nie ma. Ralph Fiennes jest skromny, ma trudny charakter, ale jest niesamowicie zaangażowany w to, co robi i świetnie wciela się w rolę Basila Browna. Ja oglądając ten film czułam się, jakby to wszystko było namacalne, strasznie realne, strasznie prawdziwe. I chociaż wydarzenia związane z Sutton Hoo zostały zmienione, w pewnym stopniu, nie jakimś znacznym, ale nieco tak, no bo wydźwięk się zmienia, no bo jednak Carey Mulligan jest tutaj prezentowana jako młodsza postać, a realnie była starsza od Basila Browna, to tutaj zostało to zrobione też, żeby uwypuklić nić porozumienia, która staje się coraz grubsza między Basilem Brownem a Edith Pretty. I to też jest bardzo ważne w tej historii, ponieważ mamy te niewypowiedziane uczucia, niewypowiedziane emocje, które wylewają się z tego ekranu, mimo że nikt o nich tak otwarcie nie mówi. Bardzo podobał mi się zabieg, że mamy sceny, które prezentują obserwacje bohaterów, że patrzymy po prostu na bohaterów, którzy na siebie spoglądają albo spoglądają w przestrzeń i tutaj oczywiście towarzyszą im bardzo ładne kadry, a dialog unosi się gdzieś w tle, dialog wcześniejszy. I to jest naprawdę świetnie dopasowane do tej melancholijnej, nastrojowej atmosfery. Także ja z czystym sumieniem mogę polecić film Wykopaliska, który niedawno pojawił się na Netflixie. Film, który niesamowicie zaskakuje i nie spodziewałam się, że dostanę aż takie dobre kino, które zrobi na mnie takie wrażenie i skłoni do przemyśleń. I to by było już wszystko ode mnie. Jeżeli już oglądałaś albo oglądałeś ten film, no to zapraszam do sekcji komentarzy, podziel się swoją opinią na jego temat, a ja standardowo będę wdzięczna za łapki w górę i subskrypcję kanału. Dzięki!